Po licznych prośbach, słuchajcie, jeszcze nie akcja, renowacja. Znaczy tu już końcóweczka jest, jeszcze tylko takie cybanty tutaj do kół muszę dorobić i w zasadzie temat będzie załatwiony. Natomiast chyba gdzieś jedzie. Natomiast wiele osób prosiło o to, żeby powiedzieć nieco więcej o technologii buraka cukrowego i chwastów. Temat, który nie ukrywam, bardzo lubię, bardzo. Buraki cukrowe to taka moja, takie, nie powiem oczko w głowie, ale no pisało się pracę magisterską, te buraki cały czas się przewijają z racji ładowania, transportu, no i już wieloletniej uprawy, więc mocno w tym siedzę i powiem też nieco więcej, jaki jest mój plan na ten sezon. Jest tak jak w zeszłym roku. Dziękuję, do widzenia. Obejrzyjcie sobie film z poprzednich lat. Cześć. Ale gdzie to w czeluściach internetu tego szukać? Niemożnością to jest. Nie, ciężko by było, zadaję sobie sprawę. Tyle tych materiałów powstaje, że ciężko nadążyć. Co tam będzie? Power Twin, Goltix, Titan, takie połączenie. W tym roku mnie czeka, już w zeszłym sobie to testowałem. Powtórka w tym sezonie. Chodźcie, zobaczymy, bo to już 20 dzień buraków wysianych. Czy one w ogóle wyszły? Chwasty na pewno. Tylko trzeba się schylić, żeby je zobaczyć. Pamiętajcie o tym. Tutaj mamy Goltix znany z Metamitronu. I jest jeszcze dodatek Hinomeraku do tego, w takim połączeniu. Złoto, złoto. Nie bójcie się schylać na swoich polach z burakami. Zobaczcie, inaczej się tego nie dojrzy. Po pierwsze, pierwsze sztuki buraków wychodzą. Oj, nasionko się urwało, ale to nic. Proszę bardzo, pierwsze sztuki już są na wierzchu, ale też z nimi pierwsze chwasty. Rzepak w fazie liścieni, najbardziej wrażliwy na zwalczanie herbicydowe i w tym momencie on powinien być właśnie zwalczany, nie patrząc już na fazę buraczków. Popadało trochę, jest mokro, ale rozsiewacz z tyłu, wysiałem już saletrę na pszenicę, drugą daweczkę, podczepiam obciążnik, bo trochę, powiem wam, 2,5 tony zasypałem z tyłu. No i latał jednak w przód od John Deere'a. Podczepiam obciążnik i mam trochę takich tematów jeszcze nawozowych, póki rozsiewacz jest brudny. No się trochę brudzi. Wapno na jęczmień, mam taki kawałek dalej oddalony w bielance ze słabym pH, to tam trochę dorzucę. No i przed kukurydzą jeszcze trochę potasu dołożyć i wsio chyba. Brak noża. Idę po taką sztycę do rozcinania. Jak miecz. Trzy różne zastosowania tutaj, jak mówię, na takie doraźne, interwencyjne rzeczy. Kreda to jest temat, który sobie odmyśliłem na nawet chyba zamiast azotu. Na ścierniska po żniwach. Natomiast siarczan wapnia to już są takie tematy, gdzie mam za duże pH. Potrzebuję dostarczyć wapnia i nie podnosić tego pH do góry. Więc kilka różnych zastosowań tutaj w planach.
jak to wygląda. No, jeszcze jeden worek by wsypał. Pytanie, czy to dobra decyzja, że one poszły trochę głębiej? Ja tak planowałem je dać nieco głębiej. Właśnie ze względu na przymrozki, które gdzieś tam się szykowały. Dlatego tak wychodzą później, już teraz jest 20 dzień. One dopiero gdzieś pierwsze sztuki się przebijają. Oczywiście razem z nimi rzepaczki, tego jest u mnie najwięcej. No i takie rozkminy, jeżeli chodzi o substancje aktywne. Po kolei to, co mamy na rynku w tym momencie, to co ja tutaj będę akurat u siebie robił, na pewno Metamitron Goltix Titan, to jest 1,5 litra, Power Twin 1 litr, Metamitron 70% działa doglebowo, bardzo dobrze, jeżeli jest wilgotno, będzie dobrze działał, 30% dolistnie. Tak samo działa substancja, która nosi nazwę Chinomerak. Tak. Źle. Etofumesat, sorry. Można się w tym lekko pogubić. Etofumesat działa bardzo podobnie, czyli 70% przez glebę, natomiast 30% nalistnie. Metamitron bardzo dobrze tutaj sobie radzi z rzepakiem, ale to spektrum jest dużo większe. Jeszcze raz powtórzę, naprawdę nie bójcie się klęknąć, bo z tej pozycji, jak teraz stoicie, naprawdę tych chwastów nie zauważycie. Fermedifam 100% działa przez liście, natomiast Chinomerak pół na pół, czyli połowa przez korzenie, połowa przez liście. Taka zasada substancji. Tutaj mieszanek można robić sporo. Zeszłoroczne doświadczenia pokazały, że całkiem fajnie to wychodziło, więc też nie będę kombinował. Później ewentualnie jednoliścienne zostają. Może wyjść też Wam ostrożeń, ale on wychodzi dużo później, więc tam możliwy do zastosowania jeszcze będzie chlopy ralit. No, taka sztuka już mnie martwi. To już jest duży rzepak, gdzie zaraz możliwe będzie wychodził liść. Gdzie ja jestem? O, tu. Tu jesteście. Jest tu jest kolejny, tutaj będzie gdzieś kolejna sztuka i mam nadzieję, że jakieś świeże liścienie gdzieś się tu pojawią. Na pewno jest dżownica, ale nie tego szukam. 2400 wsypane? Tak szczerze powiem, to się nie wydaje, że aż tyle jest, ale już, bo tak zostało trochę miejsca. I oczywiście od seniora Grzesiek. Dawaj jeszcze worek. Przecież jest miejsce. Ja sobie zdaję sprawę, że jest miejsce. Nie lubię. Nie lubię przeładowywać, nie lubię, jak coś jest na maksa pod burty, a później jadę na tych dziurach. Raz, że wytrzepię, dwa, zaraz coś się urwie na pewno, więc wolę takie tematy załatwiać, jeżeli jest trochę mniej materiału. A jadę spokojniej i bezpieczniej. Dziękuję. Kierunek Bielanka. Powiem Wam, że trochę ciasno się tu robi. Fędzik. Nie wiem, czy na takiego fenda byłoby tutaj jeszcze miejsce. Ciężarówki z każdej strony, jedna na kanale. Inne stoją, bo gdzieś trzeba. No. Tutaj dokładność wagi w moim rozsiewaczu. 4 worki po 600 kg, 2399 bez 1 kg. Trzy takie wjazdy zaplanowane, ale pamiętajcie, że w tym wypadku nic nie jest takie oczywiste i nie zawsze te trzy wjazdy wystarczają. Bardzo często musimy wjechać dużo szybciej. Buraki rosną wolno ze względu na pogodę, bo jest zimno, tak jak w tym przypadku, a chwasty nie odpuszczają. Więc może się okazać, że my zrobimy już trzeci zabieg, tak co 7-10 dni, a buraczki jeszcze będą małe i nie zasłonią tych międzyrzędzi. Chwasty będą rosły. No niestety, tutaj odchwaszczanie to jest bardzo ciężki temat i wymaga, no, raz, że precyzji, a dwa, ciągłego wracania na to pole i szukania chwastów.
Jeszcze podczas jazdy taka złota rada od praktyka, gdzie moje podrabiane złote okulary, to nie jest tak, że nic nie widzę, ale po prostu lepiej w okularach, jakby ktoś pytał, a pytacie, to nie tylko ozdoba. Buraczki są bardzo wrażliwe na herbicydy. Jeżeli mamy przymrozki, jeżeli widzicie, że one już dostały od czegoś po głowie, jeżeli są w słabej formie, dobrym rozwiązaniem jest dzielenie dawek. Macie taką dawkę, czyli 3 zabiegi, możecie to zrobić na 6 razy, połowę pierwszej dawki i za 2-3 dni drugą część takiej dawki. Wtedy macie dużo większą pewność, że te buraki mniej odczują te herbicydy, a jeszcze raz powtarzam, są bardzo wrażliwe. Jeżeli robicie je pierwszy raz, naprawdę zwracajcie na to uwagę, bo możecie przesadzić. No i później takie schylanie na polu będzie powodowało to, że nawet nie będziecie mogli tych buraków znaleźć. Tak może być. Co to może być? Co to może być? Układ silnika. Błąd. ECU. I znik. Proszę o powiększenie. Jęczmień, jary, pole się zieleni. Co my tu mamy do wyboru? Biomak 720. No to w sumie ustawienia to już mam zrobione. Tak jak powinno być. Jedno z nielicznych pól, na których co roku, bez wyjątku, występują dziki. No ale ciężko się tutaj dziwić. Wkoło lasy. Nie są to jakieś może wielkie szkody. Chyba jeszcze ani razu tutaj nie zgłaszałem tego. Ale były takie poletka ładnie zjedzone. Zobaczcie, tutaj jest przeryte. No, no co tu dużo gadać. No, pewnie będzie się lepiej krzewić, co nie? Jak myślicie? Widać, te wszystkie pasy to ciemne. To jest jednak przyjaciele z lasu. Są. Trzeci liść jęczmienia. A ja przychodzę po to. A się trochę brudzi. O, jaki piękny siewnik. Konny.